Słuchasz podcastu Dobiegania, w którym Paweł Bieniek oraz Marcin Sawuła rozmawiają o skutecznym treningu, osiąganiu celów i sportowym stylu życia. Temat dzisiejszego odcinka to Wasze treningowe pytania. Słuchając go, dowiesz się, jak ubierać się do biegania w zależności od warunków pogodowych i temperatury, jak znaleźć czas i motywację do treningów oraz jak przełamać trudności treningowe po łagodnym przejściu COVID-19? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Witam Cię po przebyciu COVID. Jesteś, jest. jesteś kolejnym ozdrowieńcem w naszej redakcji. Gratuluję, chociaż słowo ozdrowieńskie kojarzy mi się z, takim, z jakimś cudem, ale. Tak, nie, ale... No to, to jest wiesz, to, to jest. To jakbyśmy apokalipsę przeżyli. Kolejny ozdrowieniec. Kolejny ozdrowieniec. Znaczy w marcu, jak się pierwsza osoba w Polsce zaraziła, no chyba Aha, w marcu było, nie? Tak. No to już na wszystkich paskach byli. Wszyscy śledzili jej każdy ruch, z kim jechała autobusem, tak. a teraz, gdzie wysiedli ludzie. A teraz Bill Gates już namierza pierwszą osobę zaszczepioną w Anglii. Nie wiem, czy widziałeś takiego newsa. Widziałem. W Anglii zaczęli szczepić. Już Bill Gates ich namierza. Widziałem, tak. I teraz będziemy śledzić ich, czy aby się nie zarażą. Tak, może i my się będziemy mogli kiedyś zaszczepić. No, by, być może, tak. takie, takie są plany. Marcin, dzisiaj będzie odcinek dotyczący pytań i odpowiedzi, ponieważ poprzez link, który wam podawaliśmy wcześniej, czyli PL-u ukośnieniu ankieta, zdaliście nam bardzo dużo pytań, za co serdecznie wam dziękujemy. Piękne ponieważ... te pytania były. Ja szczerze to nie wierzyłem, że aż tyle ich będzie. Bardzo dziękuję. Pisaliście też prywatnie, nie wiem, do ciebie ktoś pisał, ale do mnie tak, też, też mhm. parę osób się odezwało z konkretnymi pytaniami. Super, fajne te pytania, bo przynajmniej o czym rozmawiać. Tak, na ich podstawie przygotujemy ramówkę na przyszły rok. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy na kilka z nich odpowiedzieć, bo nie są to pytania, na temat których można budować całe odcinki. Natomiast są na, na tyle ciekawe, interesujące i wartościowe, że warto je zebrać w całość i omówić. Dokładnie tak. Więc dzisiaj będziemy je omawiać w odcinku. Natomiast wy cały czas możecie. Na trening biegacz APL, ukośnik ankieta, pytanie nam zadawać, i, i postaramy się w miarę możliwości i w miarę mocy przerobowych po naszej stronie odpowiadać. Wam. No w końcu jesteśmy tu dla was. Tak jest. Więc Marcin, przejdźmy może do tematu. Ja mam zestaw pytań do ciebie na dzisiaj. Pójdziemy po kolei. Pierwsze pytanie jest takie: ono dotyczy bardzo mocno obecnej aury. Jak się ubierać do biegania w zależności od warunków i temperatury? Na cebulkę przede wszystkim. Przede wszystkim rozsądnie. Oczywiście można uciec od pogody i ubierać się nadal w krótkie spodenki w krótką koszulkę w dwóch wariantach, czyli wylatując na teneryfę albo biegając na bieżni w klubie. No ale jeżeli nie ma ani jednej, ani drugiej opcji, to biegamy outdoor. I teraz... Ubierając się na cebulkę, stosujemy taką metodę, że będziemy w stanie w razie czego w trakcie trwania treningu ściągać wierzchnie warstwy. Czyli wychodzę na trening, jest mi troszkę chłodno, nie jest komfortowo, to oznacza, że jestem w miarę dobrze ubrany. Oczywiście trzeba to przetestować później na sobie i samemu stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, natomiast to może zdradzać, że będziesz dobrze ubrany, bo jeżeli Wychodzisz na bieganie i już ci jest ciepło, to znaczy, że jak się rozgrzejesz i zaczniesz już y, konkretny trening, konkretny bieg, to już ci będzie za gorąco. A wiadomo, jak to jest za gorąco. Jak zaczynaliście przygodę z bieganiem, na przykład w czerwcu, pod wpływem chwili i emocji, i hmm. okazywało się, że wcale to bieganie nie jest takie przyjemne, bo jest gorąco, zmęczące bardziej. W zimie tak samo może być gorąco podczas biegania, więc trzeba na to uważać. Przede wszystkim... Dobrze, doprecyzujmy. Poczekaj, do, do, doprecyzujmy. Powiedzmy, że teraz mamy aurę w okolicach 0 stopni, tak? Zimy są teraz ciepłe. Zimy są teraz ciepłe. Nie no, chłopie, dla mnie to jest bardzo zimno. No ale wiesz, nie jest minus 20 stopni, jak bywało kiedyś, tak? tak. Więc ustalmy, że są, że, że są ciepłe w miastach okolice 0 stopni. Teraz... Tak jak ty byś się ubrał? Wiadomo, że twój metabolizm jest indywidualny, jak gdyby twoja masa ciała i tak dalej, różne parametry są indywidualne, więc to nie jest instrukcja 1 do 1. No I ale... reagowanie na poszczególne temperatury też jest mocno indywidualną kwestią. Znam ludzi, którzy wychodzą z basenu w lekkiej bluzie teraz idą do samochodu, albo tacy, którzy morsują, na przykład, i dla nich mm -hmm. nie jest aż tak bardzo zimno. Ja na przykład. No właśnie, jak, jak jakbyś się ubrał na trening w temperaturze gdzieś tam w okolicach 0 stopni? Wiesz, ja Tym. jestem z Marsluchem, więc ja u... mm -hmm. lubię się ubrać w miarę ciepło. To też czasem znajomi mi zarzucają, że jak biorę udział w jakimś biegu, to wiesz, wszyscy biegną na krótko, a ja trzy warstwy i jeszcze jakaś, jeszcze jakaś bluza. No po prostu lubię, jak jest mi ciepło. Mm -hmm. Natomiast Wiesz, to zależy, bo jeżeli to jest trening typu tlen, bieganie po prostu gdzieś w lesie, godzinkę, półtorej, no to wiadomo, że ubierzesz się cieplej niż jakby to miały być zawody i musisz pocisnąć. Natomiast zakładamy, że teraz nie musimy cisnąć, bo nie macie. Więc zacząłbym przede wszystkim od ochrony głowy. jakąś czapkę biegową bym się zaopatrzył. Nie taką. Jakąś wielką uszankę, a nie jakąś wełnianą, która szybko nasiąknie, tylko taką, wiesz, z technicz, techniczną, techniczną, technicznego, tak, technicznego materiału. No cała reszta ciuchów też raczej techniczna, chyba że jakaś mm, pierwsza warstwa bielizny termicznej, no to, to to też jest techniczne, ale tam jest trochę bawełny w tym, z tego co wiem. Natomiast, y, tak, zaczynając, czapka. Mhm. jakieś techniczne rękawiczki, takie m, z doświadczenia, takie, które, w którymi będziecie w stanie operować, nawet jak będzie zimno i na przykład odebrać telefon. To jest coś y, banalnego, ale może się przydać czasem, podczas biegania. Y, Używasz biegowych rękawiczek takich typowych, czy, czy Tak, tak, używam. Hmm. Używam. No nie w takich wiesz, z jednym palcem. <laughs> Taki swyd, do, lep do lepienia bałwana. Tak, no, no chyba, że jakiś happening byśmy zorganizowali. <laughs> Okej. Okay. A sobie możemy zorganizować. W sensie jest Happening jakiś, będziemy biegać w takich jednopalcowych. Y nie, tak, oczywiście. W Uży narciarskich. Używam. Tak. Skoro mm. stoki zamknięte. Nie, otwarte stoki są. No nie wiadomo. W zasadzie. No, nie ma problemu, śniegu nie ma. Y tak, używam technicznych y rękawiczek, y używam bielizny termicznej. Kupiłem sobie taką na narty, ale... ale... mówisz tak, o takiej narciarskiej bieliśnie termicznej ogrzewającej, tak? Czyli nazwijmy to wprost kalesone. Tak, kalesony i góra. Wiesz Aha. co, kupiłem akurat z półki dla kolarzy. Mhm. Były dokładnie takie same jak dla biegaczy, jak dla narciarzy. Tam trzy półki dalej, po prostu te były tańsze. Dro... Nie droższe, tylko tańsze. Nie, tańsze. Okay. tańsze. Wybrałem były dokładnie takie same dobre. Z dyskontu sportowego dużego, wszyscy wiedzą z którego. Nie testowałem nigdy jakiejś super profesjonalnej bielizny biegowej czy tam kolarskiej marki Premium. Podejrzewam, że jest świetna, mm -hmm. ale mi wystarcza taka podstawowa, bo i tak biega na tyle często, że i tak co sezon wyrzucam do kosza. Trzeba wymienić, przeciera, zużywa. No oczywiście, tak. tak. Mm -hmm. no, wiesz, albo mi się znudzi. Zdecydowanie. <laughs> Kolor niemodny w tym sezonie. Tak, i sam sobie mówię, że no zepsuło się. Tak. No jak się tak. koszulka może tak dokończyć, no, ale nieważne. Koszulka jakaś z dłuższym rękawem i ewentualnie mm, luźna y, bluza, y, taka, która będzie windstopperem, taka, która nie będzie przewiewna. Mm -hmm. Czy po prostu jakiś w razie czego, w razie zimnego, jakiegoś porywistego wiatru, żeby to ci nie, nie było dyskomfortem po prostu. Czyli bardziej nie chodzi o to, żeby to było ogrzewające, tylko to, żeby nie dopuszczało zimnego powietrza do naszego ciała. Tak, 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 tak. no wiesz, w, w, jak się rozgrzejesz, to, to już będzie ci ciepło, jeżeli będziesz miał ze dwie warstwy na sobie, więc nie ma co też przesadzać oczywiście. Jeżeli to jest długie bieganie, ja na przykład y, lubię biegać ostatnio z plecakiem biegowym, a po poprosi... hejtowałeś biegowy w jednym z pierwszych odcinków. Hejtowałaś? <noise> Aj, tylko krowa nie zmienia poglądu. Bieganie z wodą w ogóle, z telefonem. Zaraz z telefonem będziesz w ręce biegał, stary. Nie, z telefonem w ręce nigdy. Z telefonem w ręce nigdy. Tak, bo. Tak. Tak? Tak? Wiesz co, to wytłumaczę się. Bo zostałem to, no, wyzwany do tablicy, no to tak. się wytłumaczy. Wypadałoby. Oczywiście, no. bieganie z plecakiem, z wodą, z latarką, z gaśnicą i ze scyzorykiem Victorinoxa na pół godziny mhm. nie ma sensu, ale jak na półtorej godziny biegniesz do lasu. I trzeba wiesz, się napić, albo wsadzić kurtkę do plecaka, no bo jest niewygodnie, bo zrobi się za ciepło. Miałem już dwie takie sytuacje w tym sezonie, na jesieni. Zrobiło mi się za ciepło, wrzuciłem kurtkę do plecaka i cześć. Mhm. To jest ok. No właśnie, no bo wracając do tematu, jak ubierasz na cebulkę, no to w pewnym momencie może dojść do tego, że będzie ci po prostu za ciepło i teraz co z tą, co z tą kurtką zrobić? No właśnie, wrzucasz do plecaka. Mhm. Albo doszedłem do wniosku, że może trzeba będzie spróbować jakiegoś dłuższego biegu. Może jakiegoś ultra biegu. Mhm. Nie mam już, że powiedział, przyciśnienia wielkiego, żeby rzeźbić cały czas bieganie, nam tam, 5 czy 10 kilometrów. Oczywiście wrócę jeszcze do tego. Natomiast chciałbym pewnie za jakiś sezon, dwa spróbować takiego dłuższego biegania. Więc raz na jakiś czas próbuję się przyzwyczaić do myśli, że. Mam tu jakiegoś miękkiego flaska z wodą i gdzieś tu coś chlupocze podczas biegu, bo się mogę napić. Okay, czyli. Przydaje się to też w długich swim ranach. Więc... Przyzwyczajasz się mentalnie. Po tak, prostu? dokładnie tak. Dokładnie tak. A w, w zimie na, na takich tłuszczynie. Się się nie, tak? po prostu się przydaje. Okej. Okay, dobra. Dokładnie tak. Coś jeszcze? Wiesz co, no jeżeli to jest śnieg, a biegamy gdzieś w lesie, to dobrym pomysłem są stuptuty, czyli takie skarpety, ochraniacze na buty, żeby ci śnieg nie wpadł pod cholewkę. Mhm. Mm w mieście to raczej mało przydatna rzecz, ale jak gdzieś wyjedziesz za miasto, tak jak my z Krakowa możemy sobie skoczyć gdzieś w jakieś najbliższe górki do Myślenic niedaleko, to tam już jak gdzieś biegniesz na schronisko, na kudłacze, to tam często jest tak, że jest dużo śniegu i akurat te stóp się przydają. Ja akurat osobiście nie biegam w butach z jakimiś Goretexami, mm -hmm. czy czymś takim, takie ocieplane, zimowa wersja. Mam po prostu buty do biegania trailowego i. One i tak przemokną, więc no, tym się jakoś bardzo nie stresuję. Natomiast może to stanowić dyskomfort dla wielu ludzi, więc zwracam na to uwagę, że jest opcja kupienia sobie butu z GoreTexem, z taką technologią, która pozwala nie przemakać w śniegu przez dłuższy czas. To chyba tyle w temacie tego pytania. Pytanie numer dwa, które mnie też dotyczy: bieganie codziennie. Tak? Nie? Czy to zależy? <laughs> no. Świetnie. I nauczyliśmy czegoś naszych słuchaczy, że często odpowiedź to zależy, jest najbardziej profesjonalną. Oczywiście, że Aha. jeżeli biegamy sobie tak po prostu for fun, powiedzmy, pół godzinki codziennie, żeby się dobrze poczuć, żeby się obudzić rano, tak jak ja ostatnio, to jasne, nie ma problemu. Natomiast jeżeli będziemy stale powtarzać tą samą jednostkę treningową, stale ten sam trening, to przyzwyczajimy już nasz organizm do tego, że ta jednostka będzie. Mhm. I nie będzie podejrzewam oczekiwanego progresu. Więc jeżeli traktujemy to jako poprawienie swoich możliwości, to bieganie codziennie tego samego z reguły nie będzie przynosiło spodziewanego efektu. Natomiast jeżeli to jest typu for fun, no tak jak wspomniałem, żeby dobrze czuć, no to jeżeli oczywiście to nie będzie zbyt długo, no można, ale. Testowałem kiedyś, biegają ale, ale mia mia co miałem taką fazę i potwierdzam to, co mówisz, czyli w pewnym momencie progres się po prostu skończył. No tak, to no ja znam ludzi, którzy amatorsko nawet biegają, wiesz, 100-200 kilometrów tygodniowo, no ale to ekstremum, to jest ekstremum, hmm. którego nie polecam, to spora szansa, że to się w pewnym momencie wypali, no i, no i, no i co wtedy. Tak, zdecydowanie. Natomiast jeżeli na przykład jest cel, treningowy, żeby po prostu schudnąć, to myślę, że w rozsądnych granicach, zarówno dystansu, jak i czasu, to może zadziałać. Po prostu. Oj, o chudnięciu będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Tak? Tak, niestety tak. Dobra. <grystanie> Marcin, kolejne pytanie. Gdzie biegać przy bardzo złych warunkach? I od razu należy zaznaczyć, że w tym pytaniu była adnotacja, że nie chodzi o orbitreki, nie chodzi o zamiennik, nie chodzi o jakiś ergometr, nie chodzi o bieżnie w klubie, tak. Tylko o teren. Mm -hmm. Przede wszystkim, jeżeli jest zła pogoda, zakładam, że teraz, jesień, zima, no teraz już zima, to przede wszystkim nawierzchnia ma znaczenie. Bo w lesie można nie zauważyć jakiegoś lodu, jakiegoś korzenia gdzieś pod śniegiem, więc należy zwrócić na to uwagę że jeżeli już decydujemy się na bieganie w trudniejszym terenie, takim nieokiełznanym, że tak powiem, mhm. no to liczmy się z tym, że może być niebezpiecznie, może być ślisko, może trzeba będzie użyć kolców wręcz albo takich butów z takim agresywnym, większym bieżnikiem, właśnie takich do przeznaczonych do biegania trailowego. Łatwiej jest wybrać wtedy płaski jakiś teren gdzieś w mieście, ale też zależy o jakiej prędkości mowa. Bo jeżeli to jest luźna przebieżka, jakiś tlen, to nie powinno być większych problemów. Oczywiście należy zachować szczególną ostrożność, tak jak wspomnieliśmy o tym ryzy kiedyś ryzyku poślizgnięcia się. Natomiast mhm. jeżeli to jest mm, powtórzeniowy trening, jakiś interwał mocny, no to tu już ma znaczenie na nawierzchnia. Wiadomo, na bieżni na przykład, na tartanie bieżnie, biegnie się z reguły szybciej niż na asfalcie. No, ja, ja widziałem czasami na Instagramie, że ty czasami wybierasz właśnie trening na bieżni, ani na asfalcie. Nie? I pytanie, czy przy złych warunkach to jest jakaś opcja versus chodnik na przykład. Jeżeli Otóre, może są być złe marzeite? warunki, jeżeli, mhm. słuchaj, jeżeli są złe warunki, typu jest przymrozek i może być lód, mhm. no to w ogóle rezygnuję z takiego biegania, bo nie ma sensu ryzykować kontuzji. Nie jestem profesjonalistą, żebym z tego żył, żebym balansował na granicy. Mm -hmm. Nie czerpię z tego aż takiej przyjemności, żeby się wiesz, stresować, czy się nie pośliznę i nie skręcę kostki. Może już wydoroślałem gdzieś trochę. <laughs> Natomiast czy jest lepiej niż na asfalcie? Nie. Moje doświadczenia wskazują, że może być i tak, i tak, czyli różnie, czy jak zwykle to zależy. Czy generalnie nie ma, nie, ma, nie ma tutaj dobrej odpowiedzi? No jeżeli te warunki są naprawdę złe, czyli jest ciemno, już teraz się szybko mm -hmm. robi ciemno, jest przymrozek, wieje wiatr, no, no to wiesz, to tak jakbyśmy się mieli. Czerpać radość z plażowania podczas sztormu. Mm -hmm. No wiesz, no jesteś nad morzem, tam gdzie chciałeś być, no ale jest sztorm. No, wiesz, do czego zmierzam. Jasne. Kolejne pytanie. I tych pytań pojawia się zaskakująco dużo w naszej ankiecie. Dotyczą one zarówno czasu, jak i motywacji. Trochę, trochę się to wszystko przeplata. Natomiast pytanie brzmi, jak znaleźć czas i motywację do treningów? Oj, to jest świetny temat, taki coaching. Mm -hmm. I też kiedyś można się było z tego, znaczy można, kiedy się ludzie z tego nabijali. Z jesteś zwycięzcą, Zdasz z, z, z radę, kim jesteś, a tak naprawdę to rzeczywiście to jest realny problem. Mm -hmm. I teraz tak, można odnaleźć w tym dużą trudność, jeżeli mierzysz się z szukaniem czasu na bieganie po długiej przerwie. To jasne, że Ty jesteś przyzwyczajony już do jakichś wzorców postępowań, jakiegoś schematu Twojego, powiedzmy dnia, tygodnia. Jeżeli dodajesz do tego dodatkową rzecz, wiesz, że ona Ci pomoże, wiesz, że jest szansa, że poprawisz dzięki temu swoje zdrowie, ale no trudno jest Ci naprawdę, trudno wpleść w, to, w ten plan dnia to bieganie. To tak jak ostatnio wspomnieliśmy o tym bieganiu rano i czy bieganie na czczo spala. Więcej kalorii czy nie. Mhm. No, według badań nie spala, ale jeżeli już znajdziesz czas rano, a większa szansa, jest, że znajdziesz czas rano, bo na przykład jeszcze wierzysz w to, że to spali więcej kalorii, no to może dzięki temu po prostu rzeczywiście te kalorie będą spalane. Więc jeżeli naprawdę nie możemy znaleźć na to czasu, to trzeba wrócić do pierwszego podstawowego pytania: po co to wszystko będziemy robić, po co nam to jest potrzebne, jak bardzo tego chcemy. Z drugiej strony, jeżeli traktujemy bieganie jako profilaktykę, jeżeli dbanie o zdrowie, to dbając o zdrowie i myjąc zęby, chyba nie potrzebujemy motywacji. No moje dzieci potrzebują akurat. No ale to dzieci. Nie potrzebujesz motywacji, żeby wziąć prysznic. Ale moje dzieci potrzebują na przykład. No bo, to, no bo to dzieci. Do czego zmierzam? I zmierzam do tego, że jest pewien okres czasu, kiedy potrzebujesz faktycznie motywacji albo jakiegoś impulsu z zewnątrz. No, natomiast jak to się przekształca w nawyk, to już motywacja przestaje grać. Dokładnie żole. tak. Ja po powrocie, jestem teraz po, po powrocie, po, po izolacji, po, po zakażeniu, i długo też nie trenowałem, odpuściłem sobie na, na parę tygodni. Właśnie my się miesiąc nie widzieliśmy, tak? tak. dochodziłeś do siebie w tym czasie. Dalej to robię. Mhm. Natomiast i też oczywiście borykałem się z takim problemem, bo z, z brakiem motywacji w pilnowaniu się z tym, co jem, odpuściłem totalnie trening, więc teraz powrót Jak do, to? powrót to? do nawyków, no właśnie, no da się. No, to, Odpuściłeś wiesz, trening? Całkowicie. Co ty gadasz? Przykro mi, na pytanie to, to, to tak. będzie, ale kontynuuj. No. Teraz też mi trudno jest się zmusić do tego, żeby wiesz, dorzucić do tego jeszcze trochę ruchu, mhm. ale z drugiej strony jest to moja praca. Więc byłbym. Osobiście uważam, że samemu nie trenując regularnie, nie dbając o swoje zdrowie, nie dbając o swoje ciało, okłamywałbym swoich klientów mówiąc, że znam się na tym. Ale mi się nie chce, nie? Ale, ale, ale ciebie <laughs> motywuje, nie, ale ty, ty rób nie, te przesłego. Zaawansowane podstawowe rzeczy nie będziesz robił, no bo to ci uważa. Widzisz, i wróciłem, właściwie wszystko robię od zera. Mm -hmm. Kondycyjnie, siłowo, i tak dalej. I trudno jest też mi wrócić do tego dobrego na te dobre tory, to co dopiero, jaki to problem musi być dla kogoś, kto wiesz, ostatni raz ze sportem miał do czynienia 10 lat temu na wf albo 15. Ja to absolutnie rozumiem i staram się wspierać takie osoby. Natomiast ci wszyscy ludzie muszą uświadomić sobie, po co w ogóle się ruszać. Mm -hmm. Jeżeli to będzie jako traktowane jako część dnia, absolutnie normalna rzecz, jak dbanie o zdrowie, jak dbanie o relacje, jak dbanie o pracę, to nie będzie problemu z motywacją, nie będzie problemu ze znalezieniem czasu, bo Spójrzmy teraz, ile spędzamy czasu w mediach społecznościowych. No zwłaszcza teraz siedzimy w domu. Jesteśmy zamknięci. Ja byłem zamknięty przez tam, dwa tygodnie i naprawdę mnóstwo paskudnych rzeczy widziałem w internecie, na <laughs> wszystkich YouTubach, Instagramach z nudów albo z braku sił. Oglądałeś Instagramerki? Jezus, drogi. Nie wiedziałem, że aż tak... Influencerstwo poszło w górę, no ale no, no, do przodu podziwiam, naprawdę. Trzeba nadgonić sobie. No, no, wiesz co, no nie, nie, nie będę stawał nawet do tego wyścigu, bo ja się nie chcę A. zniżać do niektórych poziomów, po prostu też, też nie, nie mam szans. No, umówmy się, no ale no, pomijając już te wszystkie kwestie. No ale zasiedziałeś, zasiedziałeś tak? i I się. Zasiedziałem straszliwie. Mhm. I teraz tak, jeżeli mamy czas na takie rzeczy, no to może zredukujmy trochę z tego. I znajdźmy czas na inne. Ktoś może powiedzieć, że ja nie mam czasu, bo ja cały czas pracuję. Mhm. Od rana do nocy mam firmę i cały czas siedzę w telefonie, nie mam czasu się ruszyć. No to masz problem. To źle zarządzasz swoim czasem. Okej, okay. to teraz powiedziałeś jedną ważną rzecz przed chwilą, nie chciałem ci przerywać, ale mówisz, że też przychodzą do ciebie osoby którym ty oprócz bycia trenerem i rozpisywania planów treningowych, również pomagasz w egzekucji tych planów, tak? Jak ich motywujesz, zachęcasz i tak dalej. Na ja czym potrafi... ta praca polega? Co ty, co ty? Mówisz im coś? Że rusz Cztery litery, stary, bo. Ramek? Ci, którzy ze mną współpracują i którzy wymagają takiej hmm. pomocy, takiego powiedzmy kopniaka na początku motywacyjnego, no, no. już zderzyli się z tym, że potrafię być naprawdę upierdliwy. Przepraszam najmocniej za stwierdzenie. Odzywam się do nich często, na przykład używamy jakiegoś tam komunikatora, Whatsappa czy Messengera z pytaniem, wiesz, ile dzisiaj wody wypiłeś, nie? A, czy jesteś taki Albo tak, biegałeś upierdły? dzisiaj? Aha, wiesz, aha. wiesz, na przykład trenujemy tylko siłowo, a pozostałe dni z, z, przepisuję jak re, na recepcie, wiem, 30 minut druktu, albo 30 minut i rozciągania, albo coś takiego, nie? Aha. No i się pytam, czy roz, wykonane, czy nie wykonane. Rozliczasz. Rozliczam ludzi z wykonania zadania, na przykład pod koniec tygodnia Piszą mi, jak im poszło przez cały tydzień. Ja wysyłam mhm. przyk przykładowo mailem, jest cała rozpiska wysłana i odsyłają, wiesz, z anotacją zrobione, niezrobione, te łatwe, trudne i tak dalej, tak dalej. Ale można to udowodnić, pracownik na przykład nie wiem, Nie, jakieś bo. Wykresy no, słuchaj, na strawie? No, wiesz, co, aż tak to nie. Oczywiście zdarza się w, nej, w, w przypadkach, w których y, wynik sportowy ma znaczenie, to jasne, to tam zerknę na, na, na strawę czy na konekta. Mhm. Natomiast nie, bo to by było oszukiwanie samych siebie, wiesz. No jeżeli mam być rozliczany z efektów, to po, zadając takie pytania, ja też sugeruję, że do Czy końca nie możesz ufasz? mieć pretensji do mnie, jeżeli ty mhm. nic nie robisz dodatkowo, a ze mną spędzasz dwie godziny w ciągu, wiesz, tygodnia. To jak się mają dwie godziny do reszty godzin, tygodniu, nie? Mhm, no bo tak jak wiemy, behind the scenes nie, jest najważniejsze, to co się dzieje poza. Oczywiście. W kuchni, ile śpisz, jak, jakie masz relacje w pracy, jakie masz relacje z narzeczonym, z żoną, wiesz, obojętne. Więc staram się też motywować, odzywać. Wiesz, praca trenera nie polega tylko na tym, że jestem tu dla ciebie przez 60 minut czy 90. A później nara. A później cześć, już zapominamy. Tylko wiesz, to jest oparte na relacji. Jeżeli ktoś mi ufa i czasem się radzi, czasem do mnie pisze, żali, no to taki trochę tak jak coach, nie? Tak taki spowiednik troszeczkę. Jak taki chatbot ale, trochę. No tak, ale... No, tak, ale to Piszesz, chatbot. a, no, a ch dzisiaj wypiłeś wodę, wiesz, to może... Chat, by... Chatbot kojarzy się z takim, wiesz, zimnym automatem, nie? Jakby... No, ty, ty, ty jesteś ciepły. W tym, w tym swoim Co wy, chcesz, że wy, w wy, 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 wymaganiu? No w sensie robisz, ro, ro, robisz to będąc, jak yy, gdyby pozytywnie nastawiony do, do człowieka, a nie neutralnie, tak? No absolutnie, mu no musi być, musi być pozytywna energia byleby wynik w teście <grystanie> był negatywny. jeżeli nie możecie się zmotywować zapytajcie Sawiego o plan po prostu, no, traktujcie to jak zdrowie i tyle, ile <grystanie> czasu spędzacie w telefonach nie? może oglądnie jeden serial na Netflixie, a nie trzy, nie ale wiesz co, ja, ja też mam takie, takie przemyślenie, bo czasami zamiast ciągnąć jakieś treningi na siłę, naprawdę już ostatkiem sił bo nie chce ci się, jesteś zmęczony wypompowany i tak dalej Czasami warto sobie na przykład dwa tygodnie odpuścić, zregenerować się i wrócić do tego na spokojnie, niż, niż na oparach ciągnąć coś na siłę. Jasne. I też na przykład zderzyłem się z tym, ktoś do mnie napisał, że miał COVID, też siedział w domu, nie miał za bardzo objawów i teraz czuje, że efekty są wręcz odwrotne do tego, co się słyszy. Że jeszcze lepiej się, wiesz, regeneruje, jeszcze lepiej mu się trenuje, biega, podnosi odpoczą ciężar odpoczą i tak dalej. Prosto. Bo może po prostu się przebodźcował już mhm. tak gigantycznie, że teraz dzięki temu, że odpoczął, to będzie no przez chwilę znowu lepiej. Znowu to też kogres, jest pokusa tak. do tego, żeby znowu cisnąć, i znowu wrócić do, do swoich wzorców. No właśnie. Wszystko z umiarem. I, na, I naprawdę powinien się znaleźć na to czas. Ale sami powiedziałeś, sobie, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, że Twoją diagnozę COVID-u przyjąłeś. Tak taką, w końcu sobie odpuszcza na, na tydzień. Nie? Pod kątem treningowym, oczywiście tak. nie pod kątem wszystkich innych Wiadomo, rzeczy, bo ale, oczywiście ale... było też sporo stresów i, i tak dalej, biznesowo, zdrowotnie, nie tylko martwiłem się o siebie. Ale to. to po, ale chodzi o to, mi, że też ale... miałeś gdzieś z tyłu głowy to, że cały czas ciężko pracujesz i gdzieś tam przydobyć się odpoczynek, nie? Tylko Twoje nawyki były tak silne. Moje że nawyki były tak silne. Ja też nie będę ukrywał, że, że wiesz, wszystko robię idealnie. Sam mhm. też y, jeszcze nie wytworzyłem chyba w sobie takiej umiejętności odpoczywania aż tak jak powinienem i zauważyłem spore benefity płynące z tego, że miałem czas na inne rzeczy, które mhm. być może poprowadzą do wiesz, lepsze, jeszcze lepszego rozwoju, Bo jeżeli. Robisz coś ciągle, schematycznie, to może to też blokować Twój rozwój. Znaczy, w, gu, gubisz większy obraz. Większy obraz całości. w innych mm -hmm. aspektach. Tak, jasne, że tak. Dobra, Marcin, idąc dalej. Jak przełamać stres przed mocną jednostką treningową? Wiesz, i tutaj znowu jest coś pokroju motywacji, więc nie będę ukrywał, że jestem jakimś wiesz, certyfikowanym coachem i A się może znam. No powinieneś na... być. Myślałeś mm -hmm. o tym? Wiesz co, nie. Bo to by ci się przydało w trenerstwie, nie? Taki trochę coaching. A, absolutnie, tak, tak, jasne, no. No, ta, naturalnie. To pasuje też czerpać wiedzę i, i, i z tych źródeł. To, wiesz, to, to jest multidyscyplinarne podejście do, 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 do tematu. Ja, ja bym cię zapytał pod tym kątem, bo ty czasami mówiłeś, że też masz własnego trenera i też masz czasami jednostki treningowe, które ci nie leżą, nie pasują i tak dalej, absolutnie. Ale, ale, ale je robisz, bo masz trenera. I teraz właśnie jak ty do tego podchodzisz? Widzisz, bo... jeżeli no. ktoś jest zawodowcem, Mhm. A, a takich się przeważnie śledzi i podziwia w internecie czy gdzieś tam, to oni zapytani, jak sobie radzą z motywacją, no oni się nie muszą motywować za bardzo. To, to jest ich praca. praca no. Bierzcie, no. Ich motywuje leasing na auto, kredyt na dom, <laughs> wiesz, wychowanie dzieci, nie? Mhm. No, takie rzeczy. Tak. Oni to muszą robić. Ty Czyli musisz chodzić do pracy. Jednostkę treningową tak. muszą również wykonać. I inną kwestią jest, że mamy problem z motywacją, jeżeli y, dyscyplina, z którą, y, którą my się bawimy. Jest naszym hobby, jest naszym czymś dodatkowym po pracy. Są tacy, którzy stresują się cały dzień, mhm. bo w rozpisce od trenera było coś trudnego, albo będzie to jakiś test, nie? Po pracy zaraz będę robił tak. ten test i myślę tylko o tym, i to mnie paraliżuje. Więc dobrą radą, z którą się kiedyś zetknąłem, jest to, może dla niektórych zadziała, wyobrażenie sobie, wizualizacja porażki. Mhm. Czyli akceptacja tego, co się zadzieje, jeżeli nie osiągniesz spodziewanych efektów. Albo nie dasz rady zrobić jednostki. Zakładasz, że pobiegniesz maraton na tyle i tyle, i mhm. wyobrażając sobie, co się podzieje później po drodze, jeżeli tego nie zrobisz, według niektórych pozwala poradzić sobie z tym tak to przerobić w głowie. Że to już nie będzie taka paraliżująca bariera. Czasem jest tak, że ktoś jest świetny na treningach, przychodzi czas testu, czas jakiejś próby i wiesz, i paraliżuje go stres totalnie. Mhm. Nie jest w stanie nic zrobić. Może to jest ta droga. Daję tylko przykład. Nie na każdego to zadziała. Na niektórych może zadziała jakaś gadka motywacyjna, jakiś wiesz, coach w słuchawkach zaraz przed treningiem. Wiesz, kim jesteś? Kim jesteś zwycięzcą? Kim jesteś zwycięzcą? Dasz radę, dasz radę i tak dalej, nie? Jesteś najlepszy. Wiesz, no... Śledzę też takie rzeczy i mhm. paru takich. Mm, no ale jak sobie ty, 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 ty z tym radzisz? Ty jest, uważasz, raczej, ty masz mentalność zawodowego sportowca, bo to jest twoja praca też jak gdyby trenowanie? Czy Jeżeli mam rozpisane i trzeba no? zrobić, i wiem, że to przyniesie efekt, to staram się zaciskać zęby. Przez te parę lat udało mi się wytworzyć taką umiejętność. Selekcjonowania rzeczy, które trzeba zrobić. Już na przykład mam trudny trening na basenie i nie patrzę pod kątem, że o Jezus, jeszcze pięć razy tyle, pięć razy tyle, później jeszcze to I dopiero jestem tu, a jeszcze będzie to, nie, to będzie mm -hmm. straszne, będzie mnie bolało. Po prostu od A do Z robię A, nie, że myślę o Z, tylko myślę o A, później myślę o B, myślę o C i jadę dalej. Czyli dzielisz jednostkę na mniejsze Dzielę, kawałki. tak. Jeżeli masz długi dystans do przebiegnięcia, to podziel sobie na kwadranse, na 5 km, 4 razy 5 km brzmi lepiej niż 20 km, nie? No słuchaj, od, Trochę la to działa, no. od latarni do latarni brzmi jeszcze lepiej. No, na przykład, km, no, na przykład, na no przykład, właśnie. na przykład. Ale wracam do pierwszego pytania, po co to wszystko? Mhm. Okay. Bo jeżeli to macie paraliżować, masz się tym stresować i myśl tylko o tym, no to może trzeba trochę zluzować na chwilę. No właśnie, bo czy to nie wynika zbyt dużej napięki, nie? Często tak, często za dużo sobie kładziemy do głowy, bo chcemy od razu być profesjonalistami, mistrzami świata i tak dalej. Wiesz, powrót do takich podstawowych rzeczy teraz, treningowo, pozwala mm. nie stresować się tym aż tak bardzo. Te, od nowa się tym bawię, od nowa czerpię z tego radość i, i to jest dużo przyjemniejsze niż. Satysfakcja po wykonaniu bardzo trudnego treningu. Naprawdę, teraz to jest dużo lepsze. Ja się cieszę, że mi się udało 30 minut potruktać i zmusiłem się rano, żeby wstać, żeby zrobić to, i, i mam to za sobą, ale wiem, że to przeniesie się później na, na, na efekty. Czyli cofnąłeś się do podstaw i znajdujesz w tym radość taką samą lub większą jak z zaawansowanych treningów, na których poprawiałeś cyklicznie swoje wyniki? W tamtym roku, mniej więcej w tym okresie, robiłem na bieżni. Jeden taki trening pamiętam. Jezus, to było straszne. To było 3 razy 40 minut na pięciominutowej przerwie. Co? Do Bo... maratonu się szykowałem. Okay. Patrzyłem się w lustro na bieżni. Tak, na bieżni mechanicznej. Tak. Miałem przygotowane żele, picie, wiesz, słuchawki, mm -hmm. jakieś tam odcinki, sobie słuchałem podcastów, jakieś muzyki na wiesz, laptopa z filmem. 3 razy 40 minut patrząc się w lustro. No to. wiesz, ja później miałem, ja robiłem. No straszne. Strasznie Aha. mi to przeorało wtedy. No, ja później teoretycznie byłem w pracy, ale myślami byłem daleko dalej. Wypompowane psychicznie. A teraz po pół godziny na tej samej bieżni myślę hmm. sobie, no fajnie, nie, można zacząć dzień. Nie? I jest energia, no i chyba to słychać teraz. Jest super, tak, zdecydowanie. No właśnie, Marcin, kolejne pytanie, które się, które się pojawia. Jak przełamać trudności w treningach, tym sześciukowcem? Jesteś na bieżąco? Jestem na bieżąco, ale też no, nie, nie ukrywajmy, nie jestem ekspertem, mogę powiedzieć o, o swoim właśnie, coś doświadczeniu. Opowiedz, bo w poprzednim odcinku opowiadał Przemek. Na temat tego, jego w środkowej, przed dosyć ciężko, to przeszedł troszkę łagodniej. Natomiast... Troszeczkę łagodniej, mhm. miałem za dwa dni gorączkę, później byłem po prostu obolały i zmęczony. I to zmęczenie i tak się ciągnęło za mną dobry tydzień, może z 10 dni. Mhm. Później już było tylko, już było później lepiej, z tym, że nadal odczuwałem brak sił, takich witalnych, żeby od razu, wiesz, cisnąć. Ja też. Trochę się stresowałem ewentualnymi powikłaniami, bo miałem dużo czasu na wertowanie wiesz, badań, <grym> czytanie w internecie, no, no. co to będzie. co znalazłeś? Znalazłeś ciekawego? Znalazłem COVID badania kardiologów hmm. e, chyba z Wrocławia m, dotyczących m, powikłań e, w kontekście zajęcia mięśnia sercowego, zapalenia mięśnia sercowego u sportowców bezobjawowych. Mhm. Iż tam u 30%, 30 takich przypadków na jakiejś grupie się zdarzyło, że jakieś tam powikłania później występowały. No i co tam ciekawego wyszło? Wiesz, no, ciekawego to tyle, że lepiej nie, nie cisnąć od razu, nie przesadzać, bo tak naprawdę to jest granie ze zdrowiem. Nie mamy do końca wiedzy, jak, jak to już. W późniejszym etapie będzie funkcjonowało. Hmm. Mówiliśmy o tym w marcu, że nie wiemy, co to będzie. No teraz już jest grudzień i trochę więcej wiemy, ale nadal to nie jest zbyt dużo. Nadal polegamy tylko na publikacjach pojawiających się to tu, to tam. No właśnie, bo ja sobie nie tak miałem zażartować, Ty jako hardkorowy sportowiec i trener, miałem cię zapytać, czy przychodząc COVID właśnie zrobiłeś sobie lżejsze jednostki, czy dalej cisnąłeś? Wiesz co, starałem się nie. To znaczy, mm -hmm. przygotowałem się do tego, że mogę ewentualnie być zamknięty w domu mm -hmm. i miałem w mieszkaniu rower, taki rower, Przywiozł który przywiozłem ze swoim, tak, mini hurtownię, do, do dokładnie kilka ketli. Aha. I myślałem, że jak będzie wszystko w porządku, mhm. będę w stanie ćwiczyć, to sobie z tymi ketelkami będę tam machał i coś, coś robił, nie na tym rowerku jeździł. Mhm. Finalnie skończyło się tak, że byłem w stanie te ketle wynieść po schodach. Zaniosłem, dzień odpocząłem. I następny dzień zaniosłem powrotem do piwnicy. I odpocząłeś dwa to, dni. To był mój trening. Okay. I na rowerku troszeczkę siedziałem, żeby się troszeczkę ruszać, tam oglądając coś na Netflixie, żeby tak nie zasiedzieć się absolutnie kompletnie, ale to raczej było raczej dobre tylko dla głowy, wiesz, że zrobione coś było. Mentalnie. Nie? Mentalnie, tak, to też jest bardzo istotne. No, otóż to, właśnie do tego, do tego chciałem nawiązać, bo badania, które właśnie przytoczyłeś, Pokazują i, i mówią i sugerują, że spokojnie, bo nawet bezobjawowo mogą zdarzyć się komplikacje później. Dokładnie, więc ja się tego obawiałem najbardziej. Przygotowałem sobie listę badań, które później miałem do wykonania, mhm. żeby się upewnić, że jest wszystko ok, że można dalej sobie pływać, biegać i ćwiczyć. Jakie badania zrobiłeś? Krew, EKG, jestem przed badaniem serca. Na razie wydaje się, że jest wszystko w porządku, więc można powolutku się wdrażać. Ale to wdrażanie to jest, na, wiesz, przejście z biegu tlenowego dwugodzinnego do 30-minutowego truchtu. Mm -hmm. e... Czyli też regres po prostu. To jest to, spory, to to spory. Tak, spory regres, natomiast bardzo powolutko będę sobie. Podchodził do, do góry, nie zamierzam się jakiś spotykać z harpaganami i, I biegać, wybiegać. Tak, nie, nie jest mhm. mi to absolutnie do, tego, do, do szczęścia potrzebne na razie. Dzięki temu, że łączę dwa światy, biegowy i siłowy, to spokojnie można się na przykład teraz skupić na, bardziej na bazie siłowej, co też przyniosło efekty w tamtym sezonie. Mhm. I wiesz, teraz jest zima, no to i tak więcej spędzam czasu na siłowni w pracy. No widziałem, są sobie jakieś ketelki robisz, Dokładnie. jakieś takie, takie delikatne... Małe ciężary, jeśli, wyżu, chodzą, no są, no jeśli no mówimy o sztandze. Wiesz, jak to kiedyś, zażartowaliśmy. Mały ciężar, <grym> dużo powtórzeń. Nie? Mały ciężar, dużo powtórzeń i dużo bumperów, żeby, <grym> żeby to dobrze na Instagramie wyglądało. to dobrze wyglądało, tak. Później tak. ludzie piszą, Jezus, ile to ważyło, nie? Tak. Ja mówię, sam nie wiem, <grym> <ja> pewnie stonę. <grym> <grym> Więc do wszystkiego należy z głową podejść Czyli ty podchodzisz do tego na spokojnie. E, Słuchaj, powolutku fizycznie. Bardzo mądre zdanie, z jakim naturalnie. się spotkałem hmm. ostatnio, że można mieć wszystko, ale nie w tym samym czasie. Okej, okay. po prostu. Czyli, 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 po, czyli fundamenty hmm. i tak są najważniejsze. Jak wiesz, jak dach masz świetny i wyszukany, a fundamenty liche, no to i tak będzie bida za jakiś czas. Więc wracam sobie do podstaw, robię takie podstawowe rzeczy i cieszę się z, z spodziewanego progresu spokojnie, powolutku występującego, ale. Ale, ale ciągle. Czyli ty jesteś chyba dwa czy trzy tygodnie, tak? Po trzy. W tym momencie robisz wybieganie. Nazwijmy to tak kolokwialnie. 30-minutowe. Nas... Wybiegam to ja na razie myślami, wiesz, wybiegasz... co będzie może w styczniu. Nie? Na 2022 biegasz <laughs> tak, myślami. Ale, tak. ale spokojnie sobie, jak, jak biegasz, to 30 minut spokojnym tempem no, Max, tak? tak mówiłeś, że przechodzisz do Nie do ma sensu robić formy na już, na zaś, na, na teraz. nie? Bo to hmm. mówię, na lata jest forma, a nie na lato. Okay. No i znowu, trening to jest część dbania o zdrowie. Więc jeżeli, Integralna. jeżeli zaniedbujesz zdrowie, balansujesz na granicy tylko dlatego, żeby chorobliwie wiesz, walczyć z samym mm -hmm. sobą jakieś wyniki wirtualne, to Nie, to nie kręci. Czyli co byś radził, Sawi, wracając do pytania? Radziłbym wyluzować, bo też pojawiają się pytania, jak trenować w domu, jak zamienić bieżnie, nie? Mm -hmm. Czy kupić ergometr, tam trentlon, się pytają, czy kupić ergometr teraz. Już pomijając fakt, że teraz trudno kupić arkomet na rynku. Ja kupiłem miesiąc temu. Ostatni. No właśnie, ostatni. Jak to robić? Jak cisnąć? Jak, jak wiesz, mhm. wyluzować? Przede wszystkim nie przesadzać. Cóż to? To, to jest chyba najważniejsze. To jest klucz do, do tego wszystkiego. A ile przytyłeś? Parę kilogramów. <laughs> teraz, teraz jest redukcja, mówisz. Teraz jest redukcja. Teraz są zamówione pudełka. Aha. E, oczywiście zdecydowanie jest mniej kalorii niż wcześniej, bo mój organizm od razu. To no, tam według garmina pokazywałeś kiedyś to po 4000 tysiące paliłeś dziennie, nawet więcej. Nie? No to teraz teraz mam trzy. No. Ale tylko dlatego, że chodzę, ruszam się, wiesz, cały, mhm. dzień, cały dzień funkcjonuję fizycznie, więc to mi pozwala więcej spalać. Ale i znowu, do takiego z, z takiego zasiedzenia z powrotem do rytmu, wchodzę raczej używając bieżni na 30 minut, wiosełka na 30 minut, 20-30 mhm. minut i takie wiesz. Trochę tu, trochę tu, trochę tu. To sumarycznie i tak da dużo, niż jeżeli miałbym robić, wiesz, nagle zryw i całą husarią lecieć na dwa mocne treningi na siłownię w tygodniu. Znaczy, można, nie? Czasem Tylko tak jest, ludzie już... tak robią, bo mają na przykład tyle czasu, tyle sobie wygospodarowali, tyle wynegocjowali w domu. Mm -hmm. Okej, okay, nie czepiam się. Natomiast jeżeli mogę 20 minut dziennie poświęcić na spacer, na, na, na jakiś trucht, no to to sumarycznie wyjdzie dużo więcej jak już mogłem wyjść z domu, już wiedziałem, że wszystko jest ok, nie będę nikogo zarażał i tak dalej, to pojechałem oddać auto do przeglądu, mm -hmm. do serwisu. Specjalnie wysiadłem czy przystanki wcześniej tramwajem i się spokojnie przeszedłem. Było tak przyjemne w końcu móc wyjść z domu, się po prostu poruszać. że się. Tak, już dlatego się też cieszę tym wszystkim znowu. Mm -hmm. Podstawowymi ruchami. Podstawowymi rzeczami. Tak jest. Marcin, słuchaj, tyle mamy pytań dzisiaj. Bardzo dziękuję za, nazwijmy to, Instagramowe QA. Z tego co wiem, tych pytań mamy dużo więcej, ale, tak jak wspomniałeś, postaramy się rozpisać cały plan, żeby te takie pytania, które możemy rozwinąć, na które mhm. fajnie by było odpowiedzieć trochę w szerszym kontekście, po prostu przerobimy na odcinki i całą serię już od Nowego Roku produkować. Tak, a jeżeli wy chcielibyście usłyszeć odpowiedź na jakieś wasze pytania czy wasze wątpliwości treningowe, to zapraszam na trening Ukośnik, Ankieta. Takie pytanie premium, że Jarek Starnowa pyta się o. Pytanie, pre... <głos》> pytanie premium będzie z Nikiem, tak? Jarek Starnowa pyta. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy, że zadajecie pytania. Dziękujemy, że nas słuchacie. Jeżeli pomogliśmy Wam, możecie podzielić się podzielić również na Instagramie, na Facebooku. Najfajniejsze jest to, że siedziałem i miałem Aha. czas na odczytywanie wiesz, większej ilości wiadomości i na przykład zderzyłem się z odpowiedziami. Ja na przykład mierzyłem się z tym, że teraz, o dobra, trochę przytyłem, trochę trzeba będzie wracać. Skapciałeś trochę. Skapciałem, no tak, znowu idzie od początku wszystko. I pisze do mnie stary znajomy, który mówi: Słuchaj, stary, świetnie, zmotywowałem się od lipca schudłem 16 kg. Wiesz, zaczął biegać siłownie, na aha, dietę, aha. no wszystko. Nagle wszystko, zmiana 180 stopni. Mhm. I, I to mnie jeszcze motywuje jeszcze bardziej do działania, że wiesz, że jest feedback, że ludzie piszą, że jest, że, że, że widać, że widać to, że są jakieś efekty, więc ciśnijcie tak dalej, jesteśmy wszyscy na dobrej drodze. Tak jest. Dziękuję Marcinu dzisiaj. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Trzymajcie Trzymajcie